siema, z tej strony Kuba731, a to jest czwarty odcinek nowej serii Far Cry 6. Jak widzicie, jesteśmy właśnie w obozie Klary, a jak pamiętacie, ostatnio wykonaliśmy misję od niej, gdzie akurat w której poznaliśmy właśnie Juana Corteza, czyli kolejną taką kluczową postać w tym Far Cry'u 6, z którym też dzięki niemu odblokowaliśmy, powiedzmy, można tak powiedzieć, funkcję Amigo, gdzie możemy po prostu wezwać takich zwierzęcych przyjaciół, którzy nam pomogą w walce, jak tutaj ten aligator Guapo i wiele innych, którzy nas wesprzą w walce. I nauczyliśmy się craftingu zrób to sam, czyli ulepszania, a raczej modyfikowania broni. A teraz rozpoczniemy akurat misję, tym razem od właśnie, jak sami widzicie, od Juana. Okej, to porozmawiajmy z nim. Jaką on nam, Juan Cortez, to nam misję. But first, I need you to get a thing for me. Now, I hear you ask, Juan, what is this thing you need? All you need to know is don't try to eat it, talk to it, or put it in your pants. But Juan, I hear you ask, where is this thing you need? Head for the radio tower and follow the trail north. It'll take you to an abandoned camp on the east side of the island. I can mark it on your map. You'll meet my contact there. She'll hook you up. And Danny, you pull this off, I'm gonna give you something for pulling me from the bottle. A little gift an old friend gave me for saving his life. Not that you saved my life, just... I get the fuck out of here. Okej. Okay. Jeszcze dam taką, powiedzmy, taką wskazówkę, taką ciekawą ciekawostkę dotyczącą działania, że on będzie tam w pewnych momentach w kraju szóstce będzie nam tutaj dawał takie różne takie zasady dobrej partyzantki. I też akurat w jednym ze zwiastunów tutaj też pokazał, mówił o takich, powiedzmy, zasadach, zasadach partyzantów właśnie. No i tutaj musimy wykonać operację do niego. Rób lub gin, znowu od Libertad, ranga 1, to twoja pierwsza misja, Dani, możesz się ekscytować, tylko nie daj się zabić. Aha, czyli wcześniej od Klary to nie była taka pierwsza misja. Tym razem to będzie taka pierwsza misja w La Libertad, żeby im pomóc. Akurat taką pierwszą misję wykonaliśmy, ale tylko odszukaliśmy, tylko zrobiliśmy wykonaliśmy prośbę od Klary, żeby odszukać właśnie Corteza. Dobra. Co tutaj pisze? Musisz coś dla mnie ukraść. Mój kontakt powie ci, gdzie się udać i co zrobić. Jakieś pytania? Nie, świetnie. Okej, nagrody. Czyli punkty doświadczenia. I Hamilton Khaki Field, czyli przemiona nadgarstek. Czyli taki, powiedzmy, zegarek. Nadal tyka. Znaczne zwiększenie ogólnej obrony podczas biegu. Okej. Okay. Relikt jarańskich szpiegów. Hamilton Watch. Okej. Okay. No tutaj ewidentnie Juan chce, żebyśmy coś dla niego ukradli. I mamy się spotkać z jakimś, powiedzmy, jego kontaktem. Okej, okay, to co? Zaakceptujmy to. Easy as smoking a cigar on Sunday. Ale podoba mi się, że jak przyjmujemy to zlecenie, to akurat ta postać Klary lub Juana do nas akurat mówi. Proszę bardzo. Okej, okay. Porozmawiaj z kontaktem Juana. Muszę dostać się do masztu radiowego, o którym mówił Juan. Maszt radiowy. A, klasyka w Far Cry'u, te maszty radiowe. W poprzednich częściach takie maszty radiowe akurat zdobywaliśmy. Znaczy zaliczaliśmy, jak na przykład w Far Cry'u trójce. I musimy się udać aż tam. To gdzie to dokładnie jest? Wow! I to się akurat znajduje aż... No proszę. Aż tam dalej. O, to musimy ewidentnie podjechać.
Zobaczcie, tutaj mamy trylorkę, ale tutaj patrzcie, co my tutaj mamy. Tutaj mamy konia! Jeszcze taka fajna... Mogę wam powiedzieć, że nowością w tym Far Cry 6 będzie po prostu jazda oprócz craftingu, będzie też jazda na koniu, czyli możemy po prostu siedzieć na konia i na nim jechać. Let's go. To ciekawe. I haven't ridden a horse since basic training. Okej. Vamos. Oj, sami widzicie. Whoa. No i jedziemy, drodzy państwo. Na koniu. Poczekajcie chwilę. Witam z powrotem, Action. Przepraszam za ten przerywnik, ale musiałem po prostu zobaczyć, czy wszystko ok, czy wszystko działa. I jak widać, tak. Więc wracając. Tak. Takie pierwszy raz jeździmy koni. Jeździmy koniem pierwszy raz w tej serii. To jest naprawdę ciekawe. O, i wyjeżdżamy. I patrzcie, gdzie mnie... Co jest? Okej. Dobra. Nie skomentuję tego, to było akurat dziwne. Ale patrzcie. A, no tak, zapomniałem, że tutaj możemy po prostu kliknąć. O! I mamy i tak jak w poprzednich częściach mamy GPS, który mogliśmy włączyć. Okej. O, patrzcie. Tutaj mamy tych mamy tutaj tych żołnierzy. Armię tego prezydenta tego kraju. Tych trzeba też uważać. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, że tutaj możemy chować sobie broń do kabury, co też jest nowością. I się to akurat przyda. Okej. Okay. Ten shift to możemy też przebiegać galopem. Okej. Okay. A wracają. O. I've been through enough of them in Esperanza. Clear the checkpoints, destroy the billboards, and watch Libertad rise from the ashes. Popatrzcie. Tam stał akurat ten żołnierz i prawie mnie normalnie, powiedzmy, wykrył. Punkty kontrolne, okej. Okay. Uważaj na kulcza. Okej, ja wracając, to wcześniej co mówiłem, że możemy też galopem. I akurat galopem na koniu i pierwszy raz jazda na koniu. Okej, okay. A wracając, o tutaj mamy punkty kontrolne. Uważaj na kolczatki, szybkie przejechanie przez punkty kontrolne, przez punkt kontrolny spowoduje przebicie opon. Zlikwiduj wszystkich żołnierzy i zniszcz billboard FND, czyli tej całej armii, by przejąć punkt kontrolny. Patrzcie, ten billboard z Antonem Castillo. Zwiadowcy partyzantów i pojazdy zostaną udostępnione, gdy przejmiesz punkt kontrolny. Okej, okay. Czyli te punkty kontrolne. Come on. A patrzcie, tutaj zaznaczone. Porozmawiaj z kontaktem Juana. Muszę dostać się do masztu radiowego, o którym mówił Juan. Okej. Okay. Tam. A tutaj jest właśnie ten punkt kontrolny, który muszę zniszczyć. Dobra, to co? No to może zrobimy coś takiego, że... A patrzcie tutaj, o, mam tutaj zaznaczone odbiór konia. No proszę. Okej, okay, to zsiądźmy z tego konia i zobaczmy i spróbujmy, nie wiem, spróbujmy zająć się tym punktem kontrolnym.
czyli go w pewnym stopniu zaliczyć. O! Poczekajcie, zobaczę na dziennik. O, proszę bardzo, i mamy tutaj taką dodatkową misję. Punkt kontrolny Sagrado. Obserwowane, punkt kontrolny, ranga 1. Zdobądź punkt kontrolny FND. Zniszcz billboard propagandowy i oczyść punkt kontrolny. Zniszcz billboard FND, pozbądź się żołnierzy. Ja, czyli można tak powiedzieć, że to są takie cele wojskowe. Dobra, a tutaj patrzcie na to. Wszystkie wykonane misje. Dobra. I tutaj właśnie zaliczymy. Okej. Okay. Co to za broń mamy? Atom. Checkpoint. Better be careful. I've been out too long. My możemy się tak przedostać. Got to be careful here. Uwaga. A kogo my tutaj mamy? Tutaj też tych żołnierzy. Chyba tutaj nie ma nikogo. Co się dzieje? Okej, jednego pozbyłem się. A tutaj drugi żołnierz tutaj idzie. No to pięknie zaczęliśmy. O nie, no nie tylko nie chcą co trafić nam cywila. No i tak oto zacząłem, nieźle. Okej, podleczmy się. Bo nie mogę się podleczyć, no to pięknie. No to nieźle zacząłem. No i zginąłem. No tak. Oficerowie, wskazówki działania. Te dupki to twoje najważniejsze cele. Oni wzywają posiłki, naloty i wzmacniają morale Stalardors. Okej, to jeszcze raz. Okej, to muszę od tego żołnierza z tej wieżyczki spróbujmy. Checkpoint.
Okej. Okej. Careful, Danny. Should disable the alarm. No tak, tutaj mamy ten głośnik. Możemy akurat zerwać takie połączenie z niego. Oho. Okej, tutaj mamy ewidentnie pułapki. Po cichu. Możemy to rozbroić. Czy patrzcie, możemy. Okej, podlecmy się. Okej, wyłączymy alarm. Super, no i co, podpalmy ten billboard. O, tutaj. No i proszę, a raczej wysadźmy to. No i proszę bardzo, punkt kontrolny, jakby to powiedzieć, przejęty. Zobaczmy to punkt kontrolny. Punkt kontrolny Sagrado. Super. A patrzcie, kogo my tutaj mamy. A tutaj mamy naszego sojusznika. Dostępne jest nowe miejsce z szukiem. Okay. The checkpoint is clear. Didn't that feel good? You earned some guerrilla karma today. Keep it up, Danny. No, i tak będziemy tak wyzwalać, co? Yeah, you. A tutaj mamy też tych partyzantów, którymi akurat będziemy mogli wykonywać misję dla nich. Tutaj mamy jedną misję. Kontrolny. Punkt kontrolny FND zdobyty. Partyzanci patrolują to miejsce. Pojazdy, z których można korzystać. Usunięcie kurczatek drogowych. No i super. A wracając, to nadal będziemy. Wykonywać misję od Joana. A co tutaj mamy? O, proszę. Muszę użyć klucza. I chyba to ten klucz. Właśnie. Możemy sobie zabrać z tej chaty. Hajty pewne rzeczy. O, amunicja szturmowa. Okej, okay, co tutaj mamy? O, jarańskie pesos. Mocowania z odzysku. O. FMD, o, jarański SRA, karabin wyborowy. Mapa. O, i chyba jest walka, to co może pomożemy im. Wow! Okej. Okay. Coś nieźle. Okej, okay, tutaj możemy coś przeczytać. Zawiadomienie. Nie. Akcje przeciw wandalizmowi. Należy pamiętać, że wszelkie materiały niebezpieczne powinny być przechowywane w forcie Quito, tak by nie przyciągać uwagi opinii publicznej. Ponadto dla naszej misji kluczowe znaczenie ma przesłanie, że jesteśmy tutaj dla ludu. Ten komunikat jest rozpowszechniany za pomocą oficjalnych billboardów ustawiony w każdym punkcie kontrolnym. Ostrzegamy, że partyzanci próbowali je zniszczyć i w ten sposób szerzyć kontrpropagandę. Nie zgadzamy się na terrorystyczny wandalizm. No, ale wpaliliśmy i wyzwoliliśmy, można powiedzieć, coś w nazwie takiego punktu kontrolnego. A teraz wsiadamy na konia i jedziemy do kontaktu akurat Joana. Więc to wsiadamy.
jedziemy do tego kontaktu, jak to ty mówiłem, Juana. Juana Corteza. O. I to jest aż tam. I chyba już powoli wyjeżdżamy. Chyba tędy trzeba. Uwaga. Okej. No i jesteśmy już blisko. O, tutaj chyba widzimy te barwy, jakby to powiedzieć, partyzantów. Okej. Okej, no i... No i jesteśmy. A tam mamy... A tutaj widziałem taką, powiedzmy, skrzynkę. Dobra, zobaczmy. O, skrzynka akurat od Libertad. O, buty, amunicji. Przedmiot ze stopy. O, proszę. Póki zbieramy oczywiście materiały. O, jeszcze się podpaliłem. I co, i to wszystko. Dobra. A wejdźmy w ten arsenał. O, i mamy tą broń. Uwielbiam SRA. Karnik wyborowy. Okej. O, tutaj możemy zmienić buty. Tutaj. Okej, to zmienimy. Włączamy na ten. Oj, to jest snajperka, patrzcie. No proszę. Okej. I found the tower. Don't stop now, Danny. Find the guerrilla path and follow it to my contact. Si, I'm on my way. Okej, czyli musimy poszukać. Okej, mamy tutaj leki. Możemy się podleczyć. Metal. I tutaj gdzieś musi być skrzynka. Czy to na górze? Oj, coś taki. Potrzebny jest tutaj hak. Ale jeszcze tutaj chciałbym sobie coś wziąć. Okej, to chyba wszystko. Tak mi się zdaje. Dobra. I co? I teraz na górę. Tak, tu użyjmy kotwiczki. I co? I wspinamy się. Wspinamy się. Okej, i weszliśmy. Trochę mi się to przypomina takie początki gry, gdzie wpinamy się na taką wieżyczkę. Okej, no i jesteśmy. I co? O, mamy tutaj tą skrzynkę. Co mamy? O, Clay Supremo. To zrób to sam. Dobra. I co? Ta ścieżka partyzantka doprowadzi mnie do opuszczonego obozu, który jest akurat tam. O, tutaj mamy jakąś opuszczoną wieżę. Dobra. To... No to użyjmy trylolki. O! I patrzcie, tutaj możemy podczas jazdy trylolką strzelać z naszej pukawki. Dobra, chodźmy tam. Shift, żeby biec. Biec i spacja, by skoczyć dalej. Okej. Okay. Aha, czyli w niektórych miejscach będziemy musieli podskakać. Dobra. I jesteśmy tutaj. Wpinamy się. O, proszę, mamy tutaj kąta. No proszę. I mamy tutaj... Kontakt Joanna. The old man better sense his best. O, co tutaj mamy? Pracuj na rzecz wojska i wolności. Wspieranie sprawy wcale nie musi być tak widowiskowe jak wymakiwanie błękitną flagą Libertaty. Zapotrujesz wojsko, dawaj im zepsute racje żywnościowe. Pracujesz przy ich pojazdach, dopilnuj, żeby cięknący przewód paliwowy nie został wymieniony. Masz dostawę dla bazy FND, nie śpiesz się. Robisz przekąt czołgu, zwichruj mu celownik. Walka o wolność nie zawsze polega na bezpośrednich starciach.
Nie musisz wspierać machiny tyranii. Pracuj na rzecz wolności. Viva Libertad, viva Clara Garcia. I tutaj mamy akurat to całą, jakby to powiedzieć, propagandę ze strony akurat Libertad. O, tutaj co? Odręczny list. Claro, pytałaś mnie, jak się czuję, kiedy nazywają mnie zdrajczynią. Kiedy pierwszy raz ktoś tak powiedział, niemal go zabiłam. Dopiero później zrozumiałam, że nie jestem zła na tę osobę, ale na siebie. Przez te wszystkie lata stałam po niewłaściwej stronie. Nie mogę już cofnąć czasu, ani wyrządzonych krzywd, ale mogę zrobić coś dobrego. A kiedy teraz ktoś mnie nazywa zdrajczynią, uśmiecham się, bo znam prawdę. Siebie nie zdradzę nigdy, a potem pewnie przestawię temu komuś jebaną szczękę. Okej, okay, Ryza. I to chyba ona. Okej, to porozmawiajmy z nią w końcu. My name is Ryza and I'm going to be helping you steal shit from Castillo today. Are you going to tell me what I'm stealing? Depleted uranium. Pardon. I thought you just said uranium. You heard me. Look, all I know is I burned my last contact in the army tracking it down for Juan. U.S. military. Isn't everybody? Okay. You show me where it is. First, you take this parachute. Trust me, it can save your life. Now I'll take you to the old Spanish fort. They've got it locked up inside. Okay. Spadochron. O, mamy akurat spadochron od niej. Podążaj za Ryzą. Możesz wrócić mnie do dobrego punktu obserwacyjnego. To może zmienimy na karabin. A może na ten. Found out the only kind of soldier Castillo wants is a blind fascist addicted to his every word. So now you're a traitor. Yeah, and I'm not the only one. There's a guard posted at the watchtower ahead. He's going to let us use it to scout out the fort. He can also give us useful info. What does he want from us? One, not to get his ass shot. So keep your gun holstered or he'll open fire. Two, a little bribe to these double agents will get us military intel. Right. No weapons. Pesos ready. Okej. Okay. Przekupowanie podwójnych agentów. O, proszę. Niektórzy żołnierze są podwójnymi agentami FND i mają cenne informacje. Schowaj broń, zanim się do nich zbliżysz. Kół, przytrzymaj, kółko broni. Okej. Okay. No, to akurat wiadomo. Przekup... To się akurat dowiedzieliśmy już w jednym w poprzednim odcinku. Przekup podwójnego agenta FND za pomocą jarańskich peso. Położenie składów FND zostaną oznaczone na twojej mapie. Okej. There he is. Hope you got some pesos on you. Chyba mamy. Za informację. Okej, to zapłaćmy. What can you tell me? Okay, check this out. Here's where you can find some weapons around here. Appreciate it. Okay. So, whatever you and Ryza are about to do, I don't want to be around for it. Okay, możemy jeszcze pozdrowić Marszetą, ale... Not every soldier's a fanatic. Some are just trying to feed their families. Just remember to put the guns away before you approach them. No, my go nie zabijemy. W sumie racja. Niektórzy żołnierze po prostu robią to, co robią ze względu na to, że po prostu potrzebują funduszy. Okej, to tutaj wchodzimy. I co? Możesz zaprowadzić mnie do dobrego punktu obserwacyjnego. Okej, to może przeszukajmy to. Okej, tego akurat nie zniszczymy. Okej, okay, to co, wchodzimy po drabinie na górę. Okej, okay, słyszymy tych rozmawiających wrogów. Tutaj widać, że nic nie ma. Dobra, no to jeszcze tutaj. Co mamy?
Use your phone to scout out enemy soldiers and see their weaknesses. I bet Juan's already giving you his right tool for the right job, Doc. Tak. Zwiad. Używaj kamery w telefonie, żeby prowadzić rozpoznanie wybranego miejsca i znaleźć żołnierzy. X, wyciągnij telefon. Oznaczenie żołnierzy ujawni ich słabe punkty. Okej. Okay. Użyj sumy właściwego, żeby wytwarzać i stosować różne rodzaje amunicji dla swojej broni. Okej, okay, to telefon uciągnijmy. O, taki telefon, okej. Okay. Użyj tu odciągnąć stół warsztatowy. A tutaj mamy akurat te różne części. Okej, okay. O jeszcze tutaj. Dobra. Dobra, to sobie coś ulepszmy. Broń boczna. To może broń główną. O, to możemy ulepszyć. No i chyba ulepszymy. Zadanie poważnego wyżej nie upadzają celem. Dobra, niech to będzie. A to snajperka. Niestety nie. I tyle. A tutaj Full Metal Jacket. Jaki jest twój największy błąd? O. Okej, okay, takie wisiorki do zdoby. No tutaj mamy wygląd. Kamuflaż karaibski. No, no czemu by nie? Też mi to się przypomina z Far Cry 3. O, tutaj mamy. Możemy dać tłumik, zrób to sam. Zabroń. A, fal, okej. Okay. Dobra, dajmy. I co to wszystko? Jeszcze tutaj. No i chyba to wszystko. No nie ma chyba więcej takich rzeczy. Dobra, wyjmijmy telefon i tak możemy akurat zeskanować ilu tutaj. To jest akurat forteca tej całej armii FND i możemy sprawdzić ilu jest tych żołnierzy. Czyli zaznaczyć. Zespodzenie Fortu Quito. Mogę sprawdzić okolice za pomocą telefonu, żeby wykryć żołnierzy. Where is the officer in charge? Alvarez has the key to the armory. Careful, Danny. He's higher rank. In Castillo's army, that means he's better trained, quicker with the trigger, and a tough motherfucker. Okej, okay. Oficer. Słabość. Pociski przeciwpancerne. Pociski do zwalczania celów miękkich. Zaawansowana jednostka wojskowa, która może wzmacniać pobliskich sojuszników oraz wzywać posiłki i zlecać ataki z powietrza. Na takich trzeba uważać. This fort is the most protected base on the island. These soldiers have been issued with body armor and helmets. Nothing armor piercing rounds can't handle. Use the workbench if you need to craft some, and then go snatch that uranium, Danny. Okay. That parachute I gave you could come in handy here. Just don't drop into the middle of the fort, okay? Okay, no to użyjmy spadochronu.
I może wylądujmy tutaj. Okej. Udało się nam wykorzystać spadochron. Super. Znaczy użyć spadochronu. No powiem wam tak, no to jest akurat świetne takie lądowanie. Ale tak, nie możemy lądować akurat przy porcie. Okej. A skoro tutaj jesteśmy już. O, patrzcie. A tutaj mamy żołnierzy. Jakby tam... Okej, tutaj wiem jak chyba tam wejść. No to pięknie. Chowajmy się. Żeby nas nie wykrył. Okej. Okej, teraz musimy go schować gdzieś. Może tutaj schowajmy. Dobra. Otwieramy tylko części. Dobrze. Okej, to pójdźmy tam. Okej, zmieńmy. To akurat ma tłumik. Zobaczmy czy... Ej. Tutaj nie ma tłumika. Ten kamień ma. Co, to tędy? Albo i nie. Nie, dobra, wspinamy się. Okej, tędy. Ale przedtem to akurat pierwszy raz użyliśmy spadochronu. Ale to też coś takiego podobnego, ale my akurat, na przykład w trójce mieliśmy coś w stylu tylko specjalnego stroju do latania. Czy my słyszymy jakby Antona? Dobra, nieważne. Skoczemy. Ło! No to nieźle. Okej. No niestety spadliśmy. Okej, spróbujmy jeszcze raz tam wskoczyć. Okej, robi się już późno. A, tutaj mogliśmy się wspiąć. Dobra. A patrzcie, tutaj trzeba było użyć kotwiczki. Okej. I... O, proszę bardzo. A, i takie coś do przemieszczania się. To akurat tego nie wiedziałem. Okej, tutaj spin. Wyspróbujmy się. O. I tutaj chyba będą ci żołnierze. O, mamy tutaj twarz tego Antona. Okej, przeszukajmy, czy coś tu jest. O, mam tutaj notatkę. Notatki FND, nocne patrole. Tak właśnie się
to kończy. Carlos nie żyje, ponieważ zlekceważył moje rozkazy. Nie radzę wychodzić w pojedynkę po zmroku. Noc należy do partyzantów. W następnym liście, który napiszę do twoich pogrążonych w żaru rodziców, powiem prawdę. Zginąłeś, bo byłeś głupi. Okej. Okay. No w sumie... No dość w tym prawdy akurat jest. Kamerę Montirendu uruchamiał aram i znowu pośrednik. Wiecie, wypiją, unikaj ich obiektywu lub niż po cichu. To trzeba naprawdę uważać. Okej. Okay. Nie proszę bardzo. Okej, okay, zabierzmy ciało. Okej, okay, tutaj zostawmy je. Ale pierwszy raz jesteśmy w takim forcie. No muszę powiedzieć tak, że pierwszy raz jesteśmy akurat prądrujemy taki powiedzmy fort. Fort takiej dużej armii. Co tutaj mamy? Wiadomość opisana wielkimi literami. Przestań kraść moje rzeczy. Ten, kto zabrał zegar po moim ojcu, ma zostać... Ma zostawić go w mojej szafce do końca dnia. Albo znajdę go i zabiję. Uhuhu. Dobra. Trochę tak elegancko można powiedzieć taki fort. O proszę, Anton Castillo. Co tutaj mamy? Lista podejrzanych o sympatyzowanie z Libertad. Następujące osoby mają zostać zatrzymane i przesłuchane. Benito Mangues to chyba jakiś nieoficjalny przywódca wioski. Hermos Rodriguez podejrzewany, że zapewnia żywność partyzantom. Ja Javiero Perez wczyna bułki z naszymi patrolami na terenie wioski. Wciąż obowiązuje nagroda za schwytanie kapra Raizy Martinez. Nasze źródła donoszą, że nadal przebywa na wyspie. Ten, kto dostarczy ją władzom, otrzyma miesięczną przepustkę i medal. Czyżby chodziło o naszą o znajomą Joana, która nam tutaj pomaga? No co ty mamy? Drukowana wiadomość. Mija. Wczoraj zaatakowali nas wściekli rybacy, znowu skarżyli się na brak paliwa. Wiem, że potrzebują go do wypływania na połowy, ale szkoda, że nie potrafią spojrzeć dalej niż na czubek własnego nosa. Wtedy zobaczyliby, że wojsko jest po ich stronie i że wcale nie próbujemy ich zagłodzić. Chcemy zagłodzić partyzantów. Kapitan Almarez potrafi wytłumaczyć to lepiej niż ja. Zawsze przedstawia wszystko tak klarownie. Rybacy podeszli pod fort z bronią. Chyba chcieli nas zastraszyć, ale kapitan niczego się nie boi. To on strzelił pierwszy raz, kiedy pozbywaliśmy się ciał. Myślałem tylko o tobie, gdy tylko rozprawimy się z Libertad. Wrzucę do domu i obiecuję, że już nigdy cię nie zostawię. Roberto. O, patrzcie, taki stary telewizor z, można powiedzieć, z dla starych czasów. Okej, okay. A tutaj mamy chyba pomieszczenie takie medyczne. Okej, okay. Leki zabieramy. Oho.
A nie, on tutaj nie wszedł. Dobra. A tutaj mamy chyba żołnierza, który... Okej, zaliczyliśmy... Okej. Ten się nie obudził, za to prawie był na zwykły ten żołnierz. Schowajmy tutaj. Okej. Szybko. Dobra, tutaj zostańmy. Muszę przeniknąć do zbrojowni Fortu Huto, by go zdobyć. Chodzi o ten uran. Dobra. Uważajmy na tego. Ale my nadal słyszymy ten głos pana Castillo. Okej, co to za pomieszczenie? Jakiś magazyn. Okej, bierzemy. Oho. Zwatmy ją. Raczej lub jego. A jednak ją. Dobra. O co tutaj mamy? No proszę, mamy klucz do chyba do tego przedmiotu, do którego mamy zabrać, ten uran. To? Uwaga, dostęp do zbrojowni. Z powodu przypadku niedozwolonego obchodzenia się z uranem, zbrojownia została zamknięta, klucz będę mieć ciągle przy sobie, zapasowy jest w pomieszczeniu dowodzenia, ale nikt nie może tam wejść bez mojej zgody. Podpisano kapitan Alvarez. Okej. A tu? Ogłoszenie partnerstwa. MacKay Global zawarło umowę dotyczącą przekształcenia fujarańskich obiektów przemysłowych. MacKay Global ogłosiło dziś podpisanie z Jarą umowy o wspólnym przedsięwzięciu oraz związanych z nim kontaktach na przekształcenie wszystkich obiektów przemysłowych w regionie La Jolla na czyste i neutralne węglowo. Przewidywany całkowity koszt tej fazy projektu wyniesie 20 milionów dolarów. Umowa przewiduje, że Yara i MacKay Global będą posiadać po 50% udziału w tych projektach. MacKay Global zajmie się sprzedażą, technologią oraz projektowaniem, a Yara będzie pomagać w projektowaniu i konwertowaniu, udostępniając swoich ekspertów międzynarodowych. Od dziś MacKay Global staje się wyłącznym operatorem wszystkich obiektów przemysłowych działających i nie działających w regionie La Jolla. Umowa daje też podstawowy do rozszerzenia działalność poza jeden region, zależnie od potrzeb rynkowych. Okej. Okay. W dodatkach Hossera. Okej, okay, zebrać zbierz kolekcję ukrytych historii całej Yary. Ukryte historie, czyli takie powiedzmy... umysł najgorszego towaru eksportowego Kanady od czasu klonowego płynu do Lewatywy. Czyli takie różne ukryte opowieści tutaj zebraliśmy. Tutaj więcej o MacKayu. Okej, okay. Patrzcie tutaj. O, Juan Cortez, Clara Garcia. Poszukiwani. Milion pesos, 2 miliony pesos i 10 tysięcy pesos. Wow, taka duża nagroda za nich. Okej, okay, tego pewnie otworzymy. Tutaj się coś zaświeciło. Zapotrzebowanie na banitów. Plantacja Viviro Neuve zgłosiła zapotrzebowanie na dużą, większą liczbę banitów. Pola doskonałe odrodziły, dlatego potrzeba bardziej jednolitej i uległej siły roboczej. Porucznik Hermanila.
But only after these terroristas have been brought to justice. Tutaj. A gdzie mamy tego oficera? Nie, ten jest kapitan. A co tutaj mamy? Użyj moździerza. No proszę, możemy użyć moździerza. No to może... Okej, możemy go akurat użyć go. Ale może nie użyjemy, ale to akurat ciekawe. Okej, no to... Okej, a my tu nie możemy na niecale go nabrać. Okej, szybko zdejmijmy go. Są tak... To dziwnie. Nieważne. Okej, podejdźmy do niego i zlikwidujmy go. Okej, kończy. I proszę bardzo. I zlikwidowaliśmy klucz do zbrojowni przez nie. Dobra. Do tej zbrojowni. No to może udajmy się do tej zbrojowni. Co tutaj mamy? Okej, okay, możemy tutaj coś wziąć. Kotwica, wisiorek, okej. Okay. Akurat tutaj chyba tutaj byliśmy. Tak. Byliśmy takie okrążenie. O, o, o! O, ho, ho! Okej. Okay. Mamy wód, aby nas wykrył. Tutaj akurat byliśmy. Trzeba chyba wejść na dół. Okej. Okay. Włączmy alarm, żeby nas nikt nie wykrył. Proszę bardzo. No. Tutaj widzimy ewidentnie ofiary jeńców. Okej. Okay. O. Bierzemy. Coś tu jest jeszcze? Pięknie. Nie wiedziałem, że on, że ktoś tutaj jest. Kurde, potrzebujemy klucz. Kluczu. Klucza. No i coś tak mi się zdaje, że to jest taka, powiedzmy, chyba ucieczka. No to nie. Wracamy na górę. Okej.
As your president, I give our soul. Found the army. The uranium is inside. Użyjmy klucza. Okej, okay, i zabierzmy to. The uranium. No, to pobyty ura. Why you fucking tell me I was stealing uranium? It was supposed to be a surprise. Now bring it back to me. What if this shit kills me? It's depleted uranium, Danny. Stop being such a pussy. Okej, okay, proch zabrany. Super. I co to wszystko? I teraz co? Mamy po prostu stąd spadać. Tak? To super. Musimy teraz stąd spadać. No to zejdźmy na dół. Okej, okay, został jeszcze taki jeden żołnierz. Ale zostawimy go. Chyba nie będzie nam robił problemu. A zeskoczę tutaj. Nie wiem, trzeba to przestrzelić, czy co? Nie. Potrzebuję klucza, ale... Nie wiem, gdzie ten klucz jest w ogóle. Ale to chyba co zabierzemy ewidentnie jakieś przedmioty, a tam jest właściwie skrzynka. Nie, dobra, spadamy stąd. Co, musimy stąd wypłynąć. Taka ucieczka. Okej, okay, to opuszczamy. I dostać. I mam ostatnie zadanie, które mam dla w tej operacji, to po prostu dostarczyć ten uran Joanowi. On właśnie przybył w obozie Klary. Ale wiecie co? Nie, dzisiaj to może dzisiaj zakończę ten odcinek, bo się nam przedłużył. Raz dłuższy. Dobra, powiem wam tak. W następnym odcinku dostarczymy Joanowi ten uran i zobaczymy, co będzie dalej z tego. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę. Komentarz pod filmem. No i subskrypcję do mojego kanału i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi kolejnymi materiałami. Na razie to na tyle, więc widzimy się w kolejnych odcinkach z tej serii. Nara, ja spadam! BOOM!